przedstawienie uzasadnienia projektu ustawy. Mam prawo złożyć wniosek formalny. Nie ma takiej procedury. Nie ma w regulaminie takiego zapisu. Ale nie ma takiego zapisu. Ja mam ważną sprawę i ona jest formalna. Kowalski składa wnioski nieformalne, pani pozwala. A ja mam, proszę pani, CBA prowadzi nielegalnie, zatrzymuje ludzi w sprawie marszałka Sejmu. Wie pani o tym? No to ja chciałem o tym powiedzieć Sejmowi. A ja nie chcę pani w gabinecie, ja jestem posłem, a nie jestem pani asystentem, żeby pani w gabinecie przychodzi. Ja zapraszam pana jako marszałek Sejmu. A ja chciałbym wniosek formalny. Chciałbym, żeby pani regulaminu przestrzegała. Nie przestrzega pani. Ja mam prawo złożyć wniosek formalny. Ale ja proszę pani do pani, że pani decyduje o wnioskach formalnych, a nie przewodniczący mojego klubu. Ale to pani nie daje głosu, a nie mój przewodniczący, on się zgadza. Nie ma takiego regulaminowego zapisu. Nie ma takiego zapisu. Proszę pani, chcę panią poinformować. Ale nie ma takiego, to są jakieś ustalenia nieformalne, ale mam... Ale dlaczego mamy z panią nie dyskutować? Mamy pani słuchać tylko? Chcę panią poinformować, że ten człowiek wszedł do 60 mieszkań. Do 60 mieszkań w związku z lotami Kuchcińskiego. Bezprawnie zatrzymali ludzi, którzy z tą sprawą nie mają nic wspólnego. Sąd... Sam zwariowałeś, tak ty się zwracasz do posła? Jak się zwracasz do posła? Słyszała pani, to ktoś z minister? Do posła. A słyszała? A pani daje ja głos? Panie pośle, Nitras, proszę zająć miejsce. Wszedłeś do 60 mieszkań niewinnych ludzi. Tak, ty i twoje służby. W sprawie Kuchcińskiego, tak wszedłeś. Zatrzymałeś ludzi, którzy z tą sprawą nie mają nic wspólnego. Łobuzie jeden. Łobuzie. Dobrze. Ja mam prawo złożyć wniosek formalny. Jasne. Rozumie pan to? Tak, ale nie w tej chwili. Bardzo proszę, panie poseł. Wie pan, co oni robią? Weszli do 60 mieszkań, ale wybory Kuchcińskiego. Bardzo proszę, pani minister. Bardzo proszę, będę zmuszony wezwać Straż Marszałkowską, żeby opanować sytuację. Bardzo proszę o interwencję Straży Marszałkowskiej. Bardzo proszę, pani minister. Tyle razy mówię, żeby się tobą zajęli. To nie.